Hej, cześć, siano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Valiant Heroes. Nie wiem czemu Heroes powiedziałem, ale w sumie nawet by pasował taki tytuł Valiant Heroes, czemu nie? Dzielni bohaterowie, coś w tym stylu. Nie, oczywiście gra się nazywa Valiant Hearts The Great War i gramy sobie jako Emil. Jak zawsze zostaliśmy rozdzieleni. Mamy nowy fakt. Vokwa. Tak chyba się to czyta, tak usłyszałem od narratora. Vokwa i walka w kopalniach. Walka podziemna rozwinęła się na dobre pod wzgórzami Vokwa. Ja bym to inaczej przeczytał. Na zachód od Verdunu. Każda ze stron drążyła podkopy pod tunelami, aby sabotować pozycję przeciwnika. Wrodzy inżynierowie często zbliżali się do siebie na odległość kilkudziesięciu centymetrów. Dzięki zastosowaniu pneumatycznych młotów oraz systemu wentylacji tunele można było kopać jeszcze głębiej. Do formowania kopalni i wysadzania pozycji wroga użyto łącznie 500 ton trotylu, co kompletnie zmieniło wygląd wzgórza. No, ładnie sobie się tutaj bawili. Okej. Sporo przedmiotów do odnalezienia. Faktów mało. No i dobra. Co on chce? Pomóc jakiemuś górnikowi innemu. Spoko. O! Pies do dziury. I schodzimy. Vokwa, 14 maja 1916 roku. Okej. Okay. Nie pozwalasz mi iść? Mam iść tam, dobra. Tutaj też nie? Why not? Też nie? O, no tak. Wiedziałem, że się tak może skończyć. Trzeba wysłać naszego dzielnego Walta. Dzięki. Daj. Okej, pomogłem mu, co teraz? Wow. Mam wrażenie, że... No właśnie. Tak jak myślałem. Możesz przejść, piesku. No to chodź jeszcze raz. Daj. Zrobimy to w ten sposób. Bum. Tędy strasznie tutaj coś czuję, że to będzie jeden wielki labirynt. Okej, ale tam jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. No, coraz głębiej. Niebezpiecznie. Się nie przekopię w żaden sposób. A tutaj, jak wejdzie? Nie mam pojęcia, gdzie jest teraz. Tu nie wejdę raczej. Muszę się jakoś na górę dostać.
Pewnie tędy. Albo i nie. Okej, tu temu pomogłem. I zapewne oni mnie już nigdzie nie przepuszczą. No właśnie. Trzeba kombinować na dole. Tam też nie przejdę. Tak, potrzeba, żeby to wysadzić jakoś. Okej, coś z dynamitem trzeba. No i gdzie się podział teraz? Znowu gdzieś zniknął. Okej, może po prostu... Nie, to nie będzie takie proste. No ale wydaje mi się, że przez to nie będzie się dało rzucić, chociaż... Chociaż się da. No dobra, mamy rozwiązanie. Jak zawsze rozwiązanie było proste. Po prostu tak jest narysowane to, że wydaje się jakby... Okej, dynamit się jeszcze przyda pewnie. Nawet dwie laski. Wow. Nie, 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 nope, nope, nope. Okej, może najpierw tutaj zobaczę, czego on ode mnie chce. Jakiej pomocy oczekuje. Traci dopiero zagadkę. Dobra. Mam to wrzucić tutaj? Zapewne tak. Dobra, piesek, chodź tutaj, wejdź do dziury. Okej, przesuwamy. Podpalamy. Boom! That was easy. Mamy przejście i możemy wysadzać wszystko. Okej, tamtego gościa już nie ma. Jest tutaj, chodź. I BOOM! Kolejny? Coś tutaj masz? Jak mam to odkopać? Okej, dobra. W ten sposób. Może być. Zobaczmy. Biuletyn informacyjny kwatera główna wydawała codziennie biuletyn z najświeższymi wiadomościami, by informować żołnierzy i prasę. Biuletyn szeroko przekształcił się w narzędzie propagandy, za pomocą którego generowanie kontroli generałowie kontrolowali
przepływ informacji udostępnianych wojskowym i cywilom. Tam ktoś potrzebuje pomocy. Co my tu mamy? Puszka? Pastylki na gardło. Pudełko pastylek na gardło. Żołnierze, którzy zetknęli się z trującym gazem, mieli bardzo wrażliwe drogi oddechowe. Ssali więc pastylki na gardło, aby uśmierzyć ból. Kiedyś pamiętam, były cukierki właśnie w takich pudełkach metalowych. To dobre cukierki. Okej, wyzionął ducha. Ale dlaczego? O lol! Wygląda tak, jakby go powiesili... Zawiecie co? Jakby nie mogli tego zrobić i sznurka i zaczepić mu na nogę. Przydałoby się czymś rzucić. Tędy się nie przekopię w żaden sposób. Okej, może w inny sposób to zrobimy. Z pomocą Walta może się uda. Tak, myślałem. Trzeba iść tam. Ej, tego nie było tutaj przed chwilą. Skąd to się wzięło? Okej, pewnie liczy na naszą pomoc, więc spoko. Tu się nie przekopię. Pomógł mu, mimo iż był Niemcem. Wow, piękny gest. Kolejny rozkaz, tak? Wózek z czymś, wagonik jakiś. O, deszcz i błoto. Okej, mogę pójść tutaj. Ale najpierw pójdę do wagonika. Zobaczymy w ogóle na czym to... No właśnie. Tam już widzę ładny przedmiot. A z tego co widzę, to najpierw będę potrzebował klucza, który już tutaj widziałem.
O, właśnie, tam sobie leży na górze. Okej, dwójeczka. I schodzimy niżej, tak? Chyba jeszcze tutaj nie byłem. No nie. O, proszę. Co to jest? Brytyjski nieśmiertelnik z 1915 roku. Ile rodzajów tych nieśmiertelników było? Chyba z 4 już co najmniej w tej grze. W trakcie wojny Brytyjczycy zmienili wzór swoich nieśmiertelników. Na początku konfliktu żołnierze otrzymywali pojedynczy aluminiowy krążek, ponieważ zgłosiła się ogromna liczba ochotników. Producenci i grawerzy nie nadążali z zaspokojeniem popytu. Krążki aluminiowe zastąpiono czerwonymi, wykonanymi z wulkanizowanych włókien azbestowych. W 1916 roku administracja wojenna zażądała, aby żołnierzom wydawano drugi krążek ze względu na problem z identyfikacją ciał. Okej. Okay. Mam to rzucić w to? Te. Wow, jesteśmy pod nimi. Nie, nie, nie. Jeszcze raz, wejdź. Przynieś kluczyk. Dobry piesek. Tak, pięknie. Bardzo pięknie. Teraz zdobędę wózek. No ale co dalej? Nie wchodź tu. Okej, co to jest? Latarnia jakaś. Zgadłem? Latarnia okopowa. Latarnia, którą można było złożyć i przechowywać w plecaku. Żołnierze umieszczali świeczkę w środku latarni, aby chronić ją przed wiatrem. Okej. Wygląda fajnie. O, czuję, że będzie boom. Kebum? Kebum. Jeszcze dalej? Lol. French officers were proud of the heavy losses inflicted on the enemy. Emile, full of anger, refused to be decorated for what he considered to be a cowardly act. Emile and Freddy were, however, happy to have saved Anna's father from Baron von Dorf's clutches. His scientific research could no longer be used to make weapons of war. Good news being few and far between, they wanted to savor this moment. But Anna
had frightening news. Carl had been killed while trying to escape the POW camp. No. No! Upon hearing of his death, Emil became sickened with grief. Okej, znów ta sama sytuacja. Gra próbuje mi wmówić, że Karl nie żyje, ale coś czuję, że to jest kolejna podpucha i kolejne granie na emocjach. Wydaje mi się, że mimo wszystko Karl przeżyje, a ta informacja po prostu była fałszywa, tak jak było to z Freddym, który też miał zginąć. Miał zginąć Freddy i Walt. A jak się okazało, to nic im nie jest. Więc mam nadzieję, że w przypadku Karla też tak będzie. Uciekamy. O, znaleźli mnie. Dobra, wiecie co? W tym miejscu zakończymy ten odcinek. Następny oczywiście rozpoczniemy od odczytania faktów i dzienników. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zapraszam na kolejny odcinek i pamiętajcie, jeżeli chcecie śledzić moje materiały na bieżąco, to klikajcie przycisk subskrybuj. To wszystko z mojej strony. Widzimy się, słyszymy się w następnym odcinku. Tak więc trzymajcie się i cześć!